Janek Piwowarczyk była to osoba niezwykle tajemnicza i właściwie i jego życie to krótkie i jego śmierć właściwie do końca była tajemnicą. Wszyscy się ciągle zastanawiali, co się stało, kto to był, co on robił i w zasadzie nie wiadomo, mam wrażenie do dzisiaj, jak to było naprawdę. Jasiu, Piwowarczyk, chłopiec skromny, bardzo inteligentny. Mogę powiedzieć, że miał nawet taką inteligencję trochę błyskotliwą, bardzo kontaktowy. Jego szereg kolegów lubiło za jego taką bezpośrednią, zawsze się śmiał. Janek był osobą taką tajemniczą, ale dlaczego? No dlatego, że ojciec jego był policjantem przedwojennym, a to było bardzo źle widziane. No. I on de facto nie chwalił się tym, no może nie ukrywał, ale się nie chwalił. Mój tata Andrzej Ciszewski był bratem ciotecznym Janka Piwowarczyka, a ich mamy rodzonymi siostrami, Klementyna i Matylda. Chłopcy wakacje spędzali razem. Jeździli na rowerach, ganiali się po polach, łazili po drzewach. Ojcowie chłopców, Andrzeja i Janka, poszli na wojnę. Wiktor Ciszewski dostał się do niewoli we Francji, do niewoli niemieckiej. Tymczasem Jan Piwowarczyk zaginął na wschodzie. Ostatnia informacja o Janie Piwowarczyku była z 6 września 1939 roku. W domu na ścianie u Piwowarczyków wisiał zegar, beker o pięknym dźwięku, prezent ślubny dla Matyldy i Jana. Janek głęboko wierzył, że dopóki ten zegar chodzi, dopóki bije, jego ojciec żyje i wróci z wojny. Dlatego pilnował, aby ten zegar nigdy nie przestał chodzić. Janek bardzo tęsknił za ojcem. Pisał listy, ale nie znał adresu. Wtedy na całej ulicy wszyscy hodowali gołębie. Janek też. I wymyślił sobie, że będzie wysyłał te listy za pomocą gołębi pocztowych. Pomysł w zasadzie niedorzeczny, ale Janek się uparł. Janek wysyłał listy przy pomocy gołębi. Gołębie wracały, często bez listów. To rodziło jakieś nadzieje. I Janek kiedyś wpadł do mnie i mówi, słuchaj, jest taka historia, że chyba jest jakaś wiadomość o moim ojcu. I skąd? No bo coś jakiś ktoś napisał, coś powiedział i tak dalej, i tak dalej. No i potem, nie wiem, za kilka dni przyjeżdża taki trochę rozżalony, mówi, wiesz, to nie o moim ojcu, o moim wujku, który wraca z Anglii. Bał się opuszczać tą swoją matkę i miał bardzo duże trudności z tym, bo ona bardzo chorowała na serce. Ona nie doszła do miasta sama. Trzeba ją było tam przetransportować. Nawet kiedyś panią Piwowarczykową zawiozłem na ramię roweru do pana doktora Rybickiego. I on był tym bardzo taki zajęty i przejęty tą chorobą. Chyba czuł, że jest to jedyna ostoja jego taka osobista. No jak ona odejdzie, to on zostanie sam. Kiedy spotkałem Janka już po śmierci jego matki, kiedy jego rodzina chciała przenieść go do Warszawy. Dyrektor handlówki porozmawiał z tym chyba jego wujkiem, który przyjechał i powiedział, że nie ma go sensu przenosić. I załatwił mi właśnie tutaj w pedagogu internat, żeby on został do matury.
Na to się jego rodzina zgodziła i została. Moja znajomość z Jankiem Piwowarczykiem właściwie ogranicza się do jednej szkolnej wycieczki, która trwała tydzień. Dwie nasze szkoły, ja byłam w ogólniaku, Janek był w ekonomiku. Była to wycieczka do Zakopanego. Zauważyłam tylko, że Janek to był samotnik, w ogóle zamknięty, taki odizolowany. Był blisko tylko mojej przyjaciółki, wszyscy mówili, że się w niej kocha. Ona twierdziła, że to jest jej taka sympatia. Ja kiedyś zapytałam, co to za chłopiec. Ona, wiesz co, ja o nim nic nie wiem. Wiem tylko, że to jest Jasiek i jak się nazywa. I wiem tylko, że jest samotny, że nie ma tu nikogo. I oni wszędzie sobie razem, jak tylko była jakaś wolna chwila, to urywali się i twierdziła, że to są dyskusje takie filozoficzno-religijno, jakieś takie długie rozmowy. Jak wieś niosła, zresztą ona sama powiedziała, że ona jest zakochana w nim i on jest zakochany w niej, więc to taka była młodzieńcza miłość i oni razem się zawsze trzymali, razem wszędzie chodzili. Była to Antonina Kwietniówna, Ania tak zwana. Janek był na pewno w organizacji i Szarych Szeregów. Nie znam szczegółów z jego działalności w harcerstwie, natomiast widziałam go często, jeżeli gdzieśkolwiek go spotykałam, to w mundurze harcerskim. Szare Szeregi, jak Armia Krajowa, zostały rozwiązane. To nie zawsze tak powiedziałem, że można było na hasło rozwiązanie, to się wszyscy rozeszli, poszli do domu. Nieprawda. To jakaś konspiracja pozostała, nawet jak to się mówi, we krwi. Jest to bardzo prawdopodobne, że Janek Piwowarczyk mógł należeć do jakiejś organizacji takiej konspiracyjnej młodzieżowej. On mówił, że chyba to już nie ma sensu, bo zagranica do tego się nie pali, do III wojny światowej raczej chyba nie będzie. I tu mnie przekonywał, że ja raczej... Gdybym miał powiedzieć, czy on należał do jakiejś organizacji, to sądzę, bym powiedział, że według mnie nie należał. Chociaż... Janka Piwowarczyka poznałem po prostu w szkole. To był wspaniały kolega. Potwierdzam to, że Janek był jednym z członków działu organizacji konspiracyjnej, w którym byłem ja i Falkowski. To była organizacja młodzieżowa, która działała dla przywrócenia porządku i sprawiedliwości w państwie polskim. To było w Mysłakowie na stawach rybnych, gdzie przechodziły kable międzynarodowe. Tam żeśmy odłożyli pod nie petardy, schowali się za wały stawów i odpalili. No i jeden z tych kolegów z ciekawości wyjrzał, a tu akurat nastąpił wybuch. Wybuch, gdzie te szrapnele przecięły mu tu rękę. No i trzeba było go jakoś odtransportować do szpitala. I można powiedzieć, to była jedna z ostatnich akcji. W nocy z 10 na 11 listopada 1948 roku do internatu wtargnęli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Jako pierwszy z krzykiem, hałasem pada towarzysz Salamon. Piwowarczyk. Śliżyń. Mikołajczyk. Siodek. Czuba. I wtedy, jak pamiętam, zatrzymał Salamon Czubę, Ślizenia, Janka Piwowarczyka, Świątka i mnie. Spodziewać się. Idźcie ze mną. Oczywiście poprowadzono nas pod lufami karabinów, pistoletów z przekrojami.